Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w kolejnej nojcie. Jak ktoś nie wiedział, bo nie oglądał może ostatniego odcinka Zajzaka, pod ostatnim odcinkiem Zajzaka jest przypięty komentarz z ostatnim odcinkiem nojty, który się nagrał, ale z bardzo dziwnym mikrofonem. Przed tym robiłem testowe nagranie, wszystko brzmi dobrze, więc mam nadzieję, że to podejście już się nagra dobrze też. Dobra, lecimy. Mimo wszystko byłem bardzo zdziwiony, jak dużo osób i tak mówiło, że ja tam nie czuję różnicy. Dla mnie się bardzo dobrze słucha. No i git, no i git. Lecimy, no i ta. Wbijamy do kopalni. A czemu podpis jest po angielsku? A widzicie, nie wszystko przetłumaczyli. Oszuści. Uczę się powoli tej nojty. Mikstura chaotyczna polimorfia. O, w życiu nigdy tego używać nie będę. Uczę się powoli tej nojty, rzeczywiście. Chryste panie, ile was tu jest? Chodźcie tutaj może, co? Ale poszli. Nie no, ja bym chciał wziąć ten gold, bo on mi zaraz zniknie tutaj. O właśnie, ale dzięki Bogu się sami wysadzili. Staram się zazwyczaj tych przeciwników zabijać nie samemu, tylko żeby oni siebie nawzajem pozabijali, bo tak jak mówiłem, wtedy jest więcej golda. Jezu, ile tu jest tych fioletowych ziomeczków. Oni są bardzo luźni, więc git. Tylko najgorsze jest, jak się złoto stakuje i zakrywa ich, ale dam sobie radę. Dobra, gdzie jest... ile ich tu jest? No to jest jakiś modyfikator na nich. Jest niemożliwe, żeby tyle ich się tak po prostu pojawiło. Podobno teraz między piętrami, znaczy do pięter właśnie zostały dodane takie ni to modyfikatory, ni to nie wiadomo co. Być może dzisiaj dostałem właśnie taką wersję podejścia, w której jest bardzo dużo tych ziomusiów. Chryste panie, chodźcie tu. Ała, o Jezu, jak oni biją jednak. No i git. Przy eksplozji chyba podwójny gold dostaliśmy. Chociaż zadziwiająco dużo obrażeń mi zadali. Naprawdę powinienem trochę bardziej z nimi uważać. Dobra, jest jakaś podka w końcu, do której widzę, że nie za bardzo mam w ogóle dostęp. Polejmy się błotem. Błoto to jest, rozumiem, woda. Nie wiem, czym się różni błoto od wody w butelce. Wiecie co? Ja nie będę tutaj kombinował. Po prostu zrobię tak i powinno już bez problemu być dostęp. Podka lawy. O, podka lawy. Słyszałem, że jak się ją wypije, to się umiera automatycznie. To może nie będę do niej w ogóle na razie podchodził. Jezu, to jest totalnie najzwyklejsza różdżka też ze zwykłymi pociskami. No jest ciut lepsza, bo ma więcej speli, ale ma też tasowanie, to jest gorsza. Ale dziko. O nie, 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 nie chciałem tego. Najgorzej. Chyba jest ciut lepsza do używania, jak ma więcej speli. Więc ją sobie wezmę. Ale stracić kolejną bombę to trochę niefajnie. Nie, no ich jest za dużo. O co ty tu robisz? On jest mega silnym przeciwnikiem. Ale zaryzykuję. Tylko podejdź tutaj, co? Żebyś eksplozją dostał. Kolego. Kolego. Dobra, zaraz do niego wrócę. Tu już są te fungale? Bez jajec. Strasznie szybko. Tu jest już ten biom fungalowy? Nie, to niemożliwe. Tutaj jest zawsze opuszczona kopalnia po lewej stronie. A nie ten biom grzybowy. Tak mi się wydaje, tak kojarzę. Ile tych przeciwników zwykłych tu jest? Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. Strasznie ich dużo. Co leci w ogóle z tych grzybów? Bo tu jakaś żółta maź z nich leci, znaczy różowa. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. W międzyczasie, żebyś otrzymał te obrażenia. O, nie otrzymasz. No to łatwo z nim nie będzie. Ze skrzynki masa go... A nie, dobra, myślałem, że sam się wysadził, a się nie wysadził. Ja tam idę, ja tam idę. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Ile tu jest przeciwników silnych? Dobra, zgarnąłem tego golda. Wiecie co? Ja stąd spadam. To jest jakieś bardzo dziwne podejście, któremu nie ufam. Bardzo dziwne podejście. Wylałbym tą chaotyczną polimorfię tutaj. Wydaje mi się, że cała podka tu się na luzaku zmieści. Mi ta chaotyczna polimorfia jest na nic nieprzydatna. Czemu wy mnie gonicie? Proszę was, no dajcie mi spokój. Dobra, że dobrze, że on do tej chaotycznej polimorfii nie wyleciał. Wylejemy sobie całą tą podkę tutaj. Nie chcę z niej korzystać.
Mamy zbiornik wodny, więc sobie trochę wody weźmiemy. I wydaje mi się, że jak będę trzymał się tej podstawowej kopalni, jeżeli tu ma być po prostu dużo tych fioletowych ziomeczków bardzo łatwych, to nie wiem, to nie powinno być jakiegoś chyba większego problemu, miejmy nadzieję. I szczerze mówiąc, błoto też bym wylał. Nie mam zielonego pojęcia, czym się różni błoto. Aha, dobra, widzę. Błoto jest takim bardziej piachem w butelce. Ale mi nie będzie raczej potrzebne, a błotem nie mogę zmienić na przykład szlamu w wodę, nie mogę podpalić. Boże, podpalić. Nie mogę zgasić ognistych przeciwników, więc dam sobie spokój. Dobra, idziemy dalej. Dwie podki pełne wody, na pierwszym piętrze jest git. Szukać teraz tylko... sklepik. Bomba ogniowa, bomba, napływ powietrza. Ścieżka ping-pongowa, ale to jest dziwne. Przywołanie jaja, nic ciekawego szczerze mówiąc. Wolę sobie zostawić pieniążki na później. Tu coś mamy pod sobą? Nie. Słyszę już, że jest przejście na kolejny poziom. I czemu tu jest tyle grzybów? No tutaj bardzo się zmieniło dzisiejsze podejście z tego, co widzę. No, ci mali przeciwnicy też to takie małe grzybki teoretycznie chodzące. O kurde, i tam jest skrzynka. Nie no, tam musimy iść. Te grzyby latają, nie wiedziałem. Dobra, dobra. Dobrze, że tak szybko nie leciałem. Ci przeciwnicy są naprawdę silni. Ja nie wiem, jak tu z nimi w ogóle sobie dać radę, szczerze mówiąc. Zaczekam, aż oni podlecą kawałek. I tyle, bo ja sobie z nimi nie dam. Szczególnie jest dwoma naraz. A tam jeszcze drugi na mnie czeka. Jest to przejście też na prawą stronę. Właśnie, ja tutaj dzisiaj na pewno przechodzić nie będę. Mam po prostu za mało zdrowia. Ale w tym podejściu, które się nagrało z bardzo złym mikrofonem, właśnie po tej prawej stronie byłem. Udało mi się zabić tam dosyć silnego przeciwnika. A raczej nie, co ja gadam, jak zabić. Uciekłem od niego po prostu. Poza tym tam jest do wzięcia jakiś tablet. W sensie tablet. Jakaś informacja do ogarnięcia jest. Oprócz tego jest jeszcze do zgarnięcia HP Up. I trochę mnie ten HP Up korci, ale ja nie sądzę, abym miał takie szczęście i znowu, żeby mi się udało. Ała, ała. Żeby znowu mi się udało uniknąć ataków jako jakiegoś mega mocnego przeciwnika, bo to naprawdę, chyba tam na 1 HP wyszedłem w ogóle, na mega farcie. Ale mi brakuje jakiegoś dobrego spela zadającego obrażenia, no. Te pociski, które mamy teraz, one są ok, bo one bardzo mało kosztują. I są ok, ale tylko gdy rzeczywiście mamy szybkostrzelność. Jak mamy różkę, która naparza tymi pociskami non-stop. Do przeżycia są, jeszcze są ok. Teraz, jak mam cały czas odpalać te pojedyncze spele, które biją po 3 punkty zdrowia, czyli nic, nawet na tych podstawowych przeciwników, tak średnio mi się to podoba. Nie mam żadnej już bomby, więc mam nadzieję, że tu jest dostęp otwarty. Jest dostęp otwarty, tylko Chryste, ile... Nie, nie jest dostęp otwarty. I jeszcze tu jest puch! No nie, no to jest jakiś żart po prostu. Ja się cofam po tamten ognisty pocisk chyba. A ja nawet jak się cofnę po ognisty pocisk, to nic z nim nie zrobię. Musiałbym mieć różdżkę. Nie no, no nie mogę ominąć tutaj skrzynki, w której równie dobrze mógłby być HP Up. Na dodatek mamy jeszcze kolejną różdżkę. No może w końcu coś dobrego, jakaś różdżka zasłonięta, więc wypadałoby ją ogarnąć. No bardzo żałuję, że jakiejś innej różdżki nie dostałem. Równie dobrze mógłbym ich też po prostu tutaj zgarnąć i o tym koledze mógłbym zapomnieć. Wątpię, żeby mnie gonili taki kawał drogi. O, on sobie spadł, no i git. Dobra, ten umarł. Jeden z głowy. Chodź tu, kolego, co? Ja cię nie będę bił. Chodź, 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 chodź. On nie umie latać. O, właśnie, on spadnie i już mam z nim spokój. Dobra. Nie wiem, czemu nie zrobiłem tego wcześniej. Tylko teraz jak to podpalić? Ale tu jest dobra różdżka. Skrzynia skarbów z odświeżaczem zaklęć. Okej. Chciałem powiedzieć, że beznadzieja, ale... ale to było dobre. Podpali się? Podpaliło się. Dobra, już się bałem. Ale to była dobra bomba. O! Kolejna potka. Krew. Na dodatek kolejna mikstura. A tam wrócimy się jak zaraz, jak akurat wszystko spłonie. Bardzo fajna różdżka. Małe ładowanie, małe opóźnienie. Na pewno będzie zdecydowanie... No nie, no dajcie spokój. Jest milion razy lepsza od tej mojej. Te pociski sprawiają, że rzeczywiście ja nie ogarniam za bardzo, co się dzieje.
i nie przepadam za nimi, a ale może być. Opóźnienie 003. Ładowanie git, dosyć szybkie ładowanie many. Ja bym wziął zamiast tej różdżki podstawowej i lecimy dalej. Na razie jest git, na razie jest git. Mówię, tu jest bardzo dużo, bardzo słabych przeciwników. Ja tutaj idę tylko, żeby zdobyć troszkę pieniędzy, bo zadziwiająco dużo golda już mam po tym pierwszym piętrze. Jest pierwsze piętro dopiero teraz, nawet niecałe za nami, a już mam 720 golda. Przejdę jeszcze tylko tutaj z prawej strony, czy czegoś nie znajdę. Jak nie, to idziemy dalej. A widzę, że tu już jest wyjście z mapy, więc ja już się cofam. Idziemy na kolejne piętro, bo się trochę niebezpiecznie po prostu robi. A z tego co widzę, już wszystkich tych podstawowych przeciwników w okolicy powybijałem. Bardzo dziwna modyfikacja na to piętro się trafiła. Zastanawiam się, czy to jest modyfikacja całego podejścia i będziemy widzieli dużo tych grzybków przez całe podejście, czy to jest tylko tak tutaj. O Jezu, ale muszę naokoło latać. Do ropy się nie wbijamy, ognistego pocisku niczego tutaj nie biorę. Boże, ile wy macie zdrowia. Nie, no ta różdżka jest 5000 razy lepsza tutaj. O, ja nie wejdę do tego, jak nie skoczę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, byłem pewny, że tutaj wejdę. Dobra, w końcu odnawiamy sobie zdrowie, idziemy dalej. Pieniądze mam na... pieniądze mam na każdą różdżkę. Zawsze rzuca podwójne zaklęcie. Więc nawet ciekawe. Nic mi się nie podoba. Ta różdżka mi się podoba, bo ma fajne spele, na dodatek ma podwójny... podwójny spell do rzucenia. Ja bym mimo wszystko używał tej różdżki, ale używałbym tej różdżki właśnie z tymi spellami. Te bym sobie wziął. Podwójne zaklęcie bym zostawił na kiedy indziej i pocisk plujki tutaj jakby działał. Pocisk plujki ma mały zasięg i rzeczywiście z tym mogę mieć problem. Mimo wszystko on będzie zadawał bardzo dużo obrażenia, jak blisko jakiegoś przeciwnika podejdę. Moja druga najlepsza różdżka, która to będzie? No bym powiedział, że rzeczywiście ta zielona. Strzała. Obrażenia cięte 5. Wiem, że strzała mi może też zadać chyba obrażenia, jak się odbije. Chociaż może i nie. Dajmy sobie strzałę i te pociski takie. Czemu to tak strzela? Opóźnienie 003 na minusie jeszcze. Czyli lecą dwa od razu razem. A jak teraz by to działało? No po prostu strzela serio mi tyle. A jak to z tym by działało? Też nawet ciekawie, o Jezus Maria. Przepraszam. Taka seria chyba nawet jest lepsza jak tamto. No, to jest git, to jest git. To jest nasza główna różdżka. Tutaj cały czas naparzam na zasięg. Tu jeszcze dam sobie o. Chociaż to żadnej różnicy nie zrobi. Idziemy dalej. Co mamy za perki do wzięcia? Zaklęcie jak bumerang. Wolałbym nie. Chciwość i szybszy ruch. No szybszy ruch chyba najbezpieczniejszy, nie? Twoja prędkość ruchu jest zwiększona. No i bardzo fajnie. Kopalnia węgla. Tu czasami mi rzeczywiście będzie potrzebna różdżka na daleki zasięg, ale wydaje mi się, że większość czasu z tą sobie bez problemu poradzę. Nie mam za bardzo też różdżki jakieś do wyrzucenia. Wszystkie mam całkiem fajne i z nimi ciekawe komba można by było robić, gdybyśmy mieli tylko lepsze spele, no. Co tu jest po lewej stronie? Tu są tu jest ten grzybowy biom po lewej stronie, jeżeli dobrze kojarzę chyba. Mogę rozwalać? O nie, nie mogę rozwalać tego pocisku. Byłem pewny, że to ja rozwalam ten pocisk przeciwników. Dobra, zmieńmy to w wodę, bo tu jest trochę niebezpiecznie. Ty, kolego, umierasz. Ty też. O kurde, o kurde. Wejdźmy sobie do wody. Tu wydaje mi się, że jest właśnie ten biom grzybowy po lewej stronie i on mi się... O kurde, nie jestem w stanie dolecieć tam. Trochę przypał. Dobra, jestem. Biom grzybowy mi się mega spodobał. Jest dosyć prosty, tam wcale nie ma jakoś nie wiadomo jak silnych przeciwników. A ilość różdżek, jaka tam jest do wzięcia, tak naprawdę robi całe podejście, więc ja tam z chęcią pójdę. Dobra, tu nic nie ma, idziemy dalej. Nie wiem sam, czy jest cokolwiek po prawej stronie tych...
tego biomu. Naprawdę? Ja już tutaj zleciałem? Ale jajca, ale szybkie przejście. Idziemy dalej. Mówię, nie mam zielonego pojęcia, czy coś jest z lewej strony tego biomu. Nawet nie będę sprawdzał chyba. Tu mnie nie przeniesie. Tak, nie przeniesie mnie. Czemu tu gold leci cały czas? Mógłbym dostawać więcej golda z nieba. Ale tam jest golda, ale tam jest golda. Oj, nie zdążyłem chyba. Słabo, słabo. No, z goldem dzisiaj nie ma żadnych problemów. Tylko żeby mieć na co tego golda wydać jeszcze. O mój Boże, czemu tu jest tak dużo pieniędzy po prostu sobie leżących? Dobra, dalej w lewą stronę. Fajnie byłoby dostać albo znowu tego perka, który sprawia, że widzimy przez ściany, albo różkę, która sprawia, że możemy widzieć przez ściany momentalnie. Mega dużo HP upów dzięki temu zgarnąłem, chyba tam ze dwa podejścia temu. I bardzo polubiłem ten spell. Dobra, ja bym postarał się tutaj dostać do tej potki. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Tu jest nawet skrzynka w ogóle pod tym węglem. Ten węgiel się wypali, teoretycznie mógłbym czekać, zanim on się wypali. Ale chyba zrobię po prostu tak. Skrzynkę rozwaliłem. Nie wiem, czy zawsze jak się rozwala skrzynkę, to się dostaje golda, czy po prostu jak się rozwali skrzynkę, to się dostaje to, co się z niej, to co z niej wylatuje. Kapiąca kula trującego śluzu. Śluz jest zadziwiająco przydatny, bo śluz bardzo dużo powierzchni rozwala. Więc ja bym to wziął zamiast tej bomby mojej i teraz... Dobra, nieważne, śluz nie rozwala jednak zadziwiająco dużej ilości powierzchni. Rozwala zadziwiająco małą ilość powierzchni. Serio, on nic nie rozwala. Wiem, że... O, drewno rozwala. No, ale tam po co mi rozwalone drewno? To jest nawet ta żyła węgla. Łatwiejszy niby do rozwalenia materiał, a też się nie mogę tam dostać. Nie wiem, czy będę w stanie w ogóle się dostać tutaj na lewą stronę do tego biomu grzybowego w takim tempie. No nie za bardzo. Nie mam jak. Ale słabo. Czy to wypala jakkolwiek cokolwiek? Chyba nie, chyba nie. Jestem w stanie wypalić jedynie drewno, ale kaszana. Nie wiem, przejdę się jeszcze po piętrze, poszukam jakiejś innej potki i może mi się uda jednak coś znaleźć. Boże, potki, innej różdżki. Tą potkę lawy mogłem wziąć, chociaż... Dobra, nieważne, lawa by i tak się nie, przy nic nie, nie przebiła. Ciągle myli mi się potka lawy z potką... Z potką trucizny, ale nie mam na myśli takiej trucizny, która leci z przeciwników, ani trucizny, którą oni plują. Jest taka trucizna, która się praktycznie przebija przez każdy materiał. To się nie nazywa toksyczny szlam, tylko sam nie pamiętam nawet jak. Bardzo niebezpieczna jest ta potka, z niej jeszcze opary lecą takie łatwopalne. Taki duży, zielony, gruby przeciwnik jest w stanie tym pluć. To tyle pamiętam jeszcze. O Boziu. Czemu was tu tyle jest? Dobra, rzeczywiście tutaj jednak też się czasami przydaje większy zasięg. Ale złota. Bardzo dużo złota tak o po prostu sobie leży dzisiaj. I jednak to nie jest modyfikator na całe... Dobra, to nie jest mimik. Skrzynia skarbów z Kiwas Kiwi, czyli to coś, co płonie, czyli nic ciekawego. Nie jest to modyfikacja na całe podejście. Myślałem, że będę teraz też widział grzybowych przeciwników, a okazuje się, że nie. Ojejciu, jejciu, jejciu. Jezu, jak ty miałeś mało zdrowia, ktoś ci musiał już uderzyć. Dobra, idziemy w lewo. Na razie jest w miarę bezpiecznie. Szczerze mówiąc, tak chodząc wcześniej po tych piętrach trudniejszych, czyli po tym biomie, a to grzybowym, a to jeszcze w tej jakiejś takiej... W tej specjalnej takiej świątyni byliśmy na biomie trzecim. Też chyba w tym podejściu właśnie wczorajszym, co się nie nagrało dobrze, ale słabo. Takie fajne podejście.
po tych piętrach naprawdę się strasznie pewnie czuję przy tych przeciwnikach. Boże, oni się naprawdę wydają prości. Mogę do nich podchodzić i praktycznie nic mi się nie stanie. Zwyczaj, dobra, ja się już nie odzywam. Rozwalmy to, może za tą żyłą węgla coś tam jest ukryte. Ten węgiel w końcu się spali, a mi raczej nic złego nie zrobi. Idziemy dalej. I chyba tak naprawdę też najważniejszą rzeczą w Noicie to jest dostać jeden z tych dwóch speli. Albo, o kurde, też nie wiem jak tu się dostać. Ale kaszana, no. Nawet jakbym miał tom. Nawet jakbym miał ten pocisk podpalający. Boże, podpalający, co ja gadam za jakieś głupoty dzisiaj. O, tu jest jeszcze dobra rózga i tu jest jeszcze kolejna skrzynia skarbów. Nie, ja się wracam po bomby. Mam tam jeszcze jedną bombę. Mam tam jeszcze jedną bombę, ja mam gdzieś w ogóle tę truciznę. Tu dajcie spokój, nie tylko, że jest mega jakaś różdżka wielka, czyli zazwyczaj dobra, to jeszcze jest skrzynia skarbów. Chyba, że jakimś cudem jestem w stanie się dostać tam z tej strony. Niekoniecznie, ale czy to nie rozwala bloczków? To rozwala bloczki. Nie za bardzo, ale może mi wystarczy jeszcze tylko jedna beczułka. Tylko kopnąć ją do góry to jest trochę problem. Nie, no to jest bez sensu. Ja się wracam po bombę. Ta jedna bomba z prawej strony mi pozwoli otworzyć i skrzynię i wziąć tę skrzynkę. Boże, tylko teraz wracania będzie. Nie wiem, czy się opłaca. Może i nie. Nawet nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Tak jak zazwyczaj mam bardzo dobrą orientację w różnych grach, tak dzisiaj na tym biomie to nie ogarniam totalnie. Wiem, że tu jest przejście. I dobra, chyba tędy mógłbym się wrócić po tą moją... po moją różkę z bombą. I zaczynam coraz bardziej doceniać rzeczy, które pozwalają mi się przekopać przez ściany. Wydaje mi się też, że ta piła jest w stanie nam pozwolić się przekopać przez tę ścianę. I właśnie, co chciałem powiedzieć. Jedno z dwóch zaklęć. Wydaje mi się, że jest potrzebne, aby mieć dobre podejście w Noicie. Albo właśnie tą piłę. Albo... to świetlne wiertło. Oba te spele sprawiają, że inne spele na różce ładują się zdecydowanie szybciej. A co za tym idzie? Mamy chore podejście. Jak na razie nigdzie mi się nie udało daleko dotrzeć bez któregoś z tych dwóch speli. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście one są przynajmniej dla mnie wymagane. Dobra, jest bardzo dużo wody. Napełnijmy sobie jeszcze raz potkę. Wracamy się po tamtą skrzynkę, wracamy się po tamtą różdżkę. Mam nadzieję, że tam będzie coś mega przydatnego, bo jak na razie jest naprawdę tak średniawo z tymi spelami. No i chyba już tędy sobie zejdziemy. Golda mam strasznie dużo, 1200 golda. Ja kupię sobie każdą różdżkę dostępną. Zauważyłem też, że... przepraszam. Zauważyłem też, że... rzeczy w sklepie są droższe nie z uwagi jakby na swoją jakość, tylko są droższe po prostu im dłużej trwa podejście. Na samym końcu podejścia jeden pojedynczy spell może kosztować 2500. I to nie dlatego, że jest mega dobry, tylko dlatego, że po prostu jest już dosyć późno w podejściu. Boże, ale tu się nic nie dzieje na tym piętrze, naprawdę. Ja przepraszam, jeżeli was tu zanudzam. Staram się ciągle coś gadać. Ale tu naprawdę nic się nie dzieje. Dobra. Jedna bombka powinna starczyć. No i znowu, jak mam rozwaloną skrzynkę, z tego co widzę, zawsze z niej dostaję golda. Co tutaj mamy? Beznadzieja, nic tu nie ma. Zaklęcia na rzut 7, no... to się może w miarę przydać. Jest łuk trucizny, ścieżka ping-pongowa. Wezmę to zamiast tego. Jak to działa? Sprawdźmy. Tylko może na bardziej otwartym terenie. Nie ma szans. Nie ma szans, więcej już nie użyję. Jak mnie tutaj nic nie trafiło, to ja jestem w szoku. Ale te pociski też nie rozwalają ścian, więc... takie średnie bym powiedział. Nie, nie, ja mam dosyć już, szczerze mówiąc, tego piętra. Różdżka w miarę przydatna, bo rzuca 7 zaklęć na spell i ja nigdy nie miałem różdżki, która się długo ładuje, ale robi coś dobrego. Więc mam nadzieję, że może dzisiaj coś takiego ogarnę.
Wypadałoby na niej mieć właśnie jakieś dużo dobrych speli, tylko jaka ona jest z maną? No tak nie za dobrze, szczerze mówiąc, więc... Może by bardziej wypadało mieć właśnie dużą ilość speli słabych, ale z na przykład właśnie tym łukiem trucizny, który tam jest. Tylko to tak naprawdę sprawia, że opłaca się tę różdżkę brać. W innym wypadku wydaje mi się, że bym ją bardzo szybko zmienił i prawdopodobnie bardzo szybko zmieni. Idziemy dalej, bo tu nic nie ma. Nudne piętro strasznie. Co tu jest? Rzucanie dalekodystansowe. Nie mam pojęcia, co to robi. Ścieżka ping-pongowa. Zaraz zobaczę. Pocisk błyskawicy jest super, tylko on strasznie dużo kosztuje. Miotacz kuloognia. Wolałbym nie ryzykować. A co mamy jeszcze za perk do wzięcia? Niewidzialność już mi się nie podoba. Strzały naprowadzane. No, one są fajne. Strzały naprowadzane miałem właśnie w ostatnim podejściu chyba. I całkiem fajnie działają i się naprowadzają rzeczywiście nieźle na przeciwników. Dobra, wyrzucam ten miotacz kulę ognia, bo on jest niebezpieczny. Łuk trucizny zostałem. Jak działa ścieżka ping-pongowa? Okej. Pocisk się tak po prostu zatrzymuje i wraca praktycznie, że do mnie. Niekoniecznie mi się to by podobało. Tu musimy mieć 7 pocisków. 7 pocisków wystarczy. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siódme zaklęcie to jest łuk trucizny. Jak to teraz działa? To jest bardzo dużo trucizny, tylko nie wiem, czy ja tą truciznę wykorzystam jakoś dobrze, bo trochę się jej boję. Czy jestem w stanie podpalić tę truciznę? Tak, jestem w stanie ją podpalić, poza tym ona znika po jakimś czasie. To szczerze mówiąc nie jest tak źle. Mogę puścić tę truciznę na przeciwników, żeby oni się po prostu... powypalali i tyle. Te zaklęcia, te różki są raczej na odrzucenie, chociaż ta jest naprawdę niezła. Tą bym zostawił, jakbym dostał jedną piłę, ta różka jest niesamowita. I tyle. Idziemy dalej. Ale bez nadzieja. Nie no, kupię jeszcze ten pocisk błyskawicy, jest mega mocny. Jest dosyć drogi do rzucania. 70 many aż kosztuje. Tą różkę i tak zostawiam. Ale jest naprawdę mega mocny. Trzeba tylko uważać, żebym się nim nie zabił. On zadaje obrażenia i od czego? Halo, czemu tu nie mogę się przebić? Co ty tu masz? Strzałę. Serio nie jestem w stanie się przez to przebić tymi pociskami? Ale bida z nędzą. No co wy gadacie? Co tu mam? A, błyskawice. Chciałbym tą błyskawicę użyć tak, żeby tak tam się móc przebić, bo w innym wypadku nie za bardzo miałbym jak się dostać do tej różki, chociaż z tego co tutaj widzę i tak nie za bardzo mam jak się dostać do tej różki, chyba że będę po prostu wywalał tutaj podłoże, ale to nadal mi nie pozwala nic zrobić, ale beznadzieja, chyba jestem w stanie tak zrobić. I teraz? Też nie. O Jezu, ja tam się nigdy nie przebiję. Ile różdżek? Co tu mamy? Ognisty pocisk. Na nic nieprzydatny. Różdżka z opóźnieniem na minusie. Nie ma tasowania, ale ładowanie ma dosyć duże. 0,6 ładowanie to jest za duże. Nie będzie to przydatne. Tak mi się wydaje. Na dodatek, mówię. Nie będę po prostu tego brał. Oj, te pociski za krótko żyją, żebym mógł cokolwiek nimi robić. Weźmy tych wszystkich przeciwników, może zatrujmy. Ta trucizna widzę, że zbyt dużo im też nie robi tak naprawdę, ale dam sobie radę. Dobra. Czy mam możliwość dojścia tutaj jakkolwiek? Wydaje mi się, że może tym ognistym pociskiem coś zdziałam, więc może go wezmę tylko po to, żeby się przebić tutaj na chwilę. No, tak nie za bardzo. Bardzo mnie dziwi, że ta eksplozja nic tutaj nie robi. Przecież to jest śnieg, ubity śnieg. Tym chyba się dostanę, tylko żeby walę całą różdżkę, ale to nie problem. Ja teraz bardzo różdżek potrzebuję. Dobra, powinienem już tu być bezpieczny. No i jesteśmy, co tu mamy? Połyskująca bomba. Szczerze może być. Może być zamiast tej różki. Ma tasowanie, więc trochę słabo, ale duża maksymalna mana, dużo ładowania many.
jakbym dostał tutaj jakimś cudem jeszcze właśnie jakąś piłę i jeden mocny pocisk, to mogę coś zrobić. Co to jest w ogóle? Co to jest? Lód. Mogę to zjeść? Nic ciekawego. Dobra, rozwalmy to. Naprawdę jestem w szoku, że uderzenie błyskawicy nie jest w stanie rozwalić czegoś takiego jak głupi lód tutaj. Ale tutaj nic nie ma, więc może lepiej bym stąd sobie poszedł, bo jeszcze nie daj Boże otrzymam obrażenia. I teraz tak, mamy te bomby. One nie mają zbyt dużego zasięgu eksplozji. Ale mi się nic nie podoba w tym podejściu. Dajcie mi coś dobrego. Czemu to leci do góry? Dlaczego to leci do góry? Może przez tą chaotyczną ścieżkę? A mam samonaprowadzające pociski, a tu jest przeciwnik. Ej, to bardzo dobrze tak to. Łatwiej nam w tym momencie trafić. Nie dość, że w przeciwnika, to jeszcze dobić się do różdżki. Ja stąd spadam, ja stąd spadam, ja stąd spadam, ja stąd spadam. Mgiełka toksyn, krytyczny zakrwawionych. Różdżka dobra, Jezu, jakie dobre różdżki, bardzo małe ładowanie, małe opóźnienie. Jakby tutaj dać coś z minusowym opóźnieniem. To ma opóźnienie minus 0,02. Same dobre różdżki. Nie no, ja wywalam tą, tam jest, ta jest beznadziejna. Idziemy sobie stąd. Ja tam nie podchodzę, tam jest przeciwnik mega mocny, który mnie może zabić tak naprawdę na strzała. Jak ja mam mało zdrowia w ogóle, to jest jeden, tylko chyba jedno zwiększone HP dostałem przez całe podejście jak na razie. Ale to było dobre. Chciałem sprawdzić jak to działa. Mgiełka toksyn nie jest zbyt dobra na mnie, więc może wezmę tę różdżkę jak najdalej tylko się da. No i lecimy. Gro kochana, jakiś HP apik, co? Przydałby się. O Jezus Maria, go w ogóle nie zobaczyłem. Dobra, wolę na razie do niego nie podchodzić. Rozwalam ich na zasięg. Chciałem cokolwiek, co mi pozwoli ciebie rozabić, bo tak szczerze mówiąc... dałem sobie radę. Myślałem, że on ma więcej zdrowia. Strasznie silny jest ten przeciwnik, z niego leci, ja nie wiem nawet co to jest. Mogę to zjeść? Tak nie za bardzo. A, diament! Okej, okay, to jest diament. To jest przeciwnik, który się zamienia przy śmierci w coś. I ja takich przeciwników bardzo przestałem lubić, bo... Nie no, ja jestem w szoku, że to nie jest w stanie tego rozwalić. A to? No, ta bomba jest. Raz umarłem przy takim przeciwniku. Jezu, jak oni biją! Raz przy takim przeciwniku umarłem. Taki przeciwnik zamienił się w diament jakby we mnie. Co sprawiło... O Jezu, ty miałeś różdżkę. To jest różdżka średnia. Ale te kamienne duchy mogą mi się przydać. One całkiem dużo biją. Wydaje mi się, że one są mocniejsze od tych bomb. Chociaż ta różdżka też jest... Boże, jak ja mam dobre różdżki, z którymi nie mam co zrobić. Ta nie ma tasowania, więc weźmiemy ją sobie tutaj. No ich mogę przywołać i tyle, oni będą eksplodowali przy przeciwniku. Tylko żeby przy mnie nie eksplodowali. Tu jeszcze widziałem jeszcze jedną różdżkę. Tylko za bardzo do niej dostępu też chyba tam nie ma. Czy jestem w stanie się tu przebić? Jestem w stanie się tu przebić, dobra, przez zwykły śnieg. Jeszcze jakoś się przebijam, o Jezus Maria, ja stąd idę, ja stąd idę, ja stąd idę. Jest różdżka. Z. Co to jest? Mgiełka spirytuzu, no co ja, żul spod bramy. Ale świetna jest ta różdżka. Jezu, jakie one mają małe ładowania. Co mi po tym? Co mi po tym? Już mam tutaj dobrą różdżkę. Tego typu, o, tego typu różdżkę mam tutaj lepszą, mi się wydaje. Albo tu nawet. A i tak nie mam co z nimi robić, bo nie mam żadnych speli dobrych, więc idziemy sobie stąd. Dobra, zrzućmy na nich ten lód i chwalmy pana, bo jakby nie ten lód, to ja bym tutaj... Jakie żałosne było to podejście. O Boziu, nie, ja mam dosyć dzisiaj, no i ty. Co to było? Nic dobrego nie dostałem. Game over, dobra. Idę nagrywać kolejny odcinek na jutro, albo Monster Traina jeszcze, ale to zobaczymy. Przepraszam za dzisiaj failowe podejście. Mam nadzieję, że tak wam się spodobało. Jeszcze raz przypominam o ostatnim podejściu z złym mikrofonem pod ostatnim odcinkiem z Isaaca jest.
z tym z wczoraj Isaaca. Przypięty komentarz na samej górze. Jak chcecie, oglądajcie. No a ja wam jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, bo bez was bym sobie nie dał rady. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!